Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden. Dzisiaj przyjechałem sobie do lasu, ponieważ mam nóż do lasu firmy BPS Knives. Nóż, model nazywa się Beta i chciałbym Wam go dzisiaj trochę przybliżyć. Jak widzicie, nóż prezentuje się tak, pokażę Wam go zaraz bliżej. BPS Knives nie jest to fabryka, nie jest to też maker, jest to coś pomiędzy, czyli nazwalibyśmy to po polsku pewnie manufakturą. Czyli już nie maker, już nie rzemieślnik, a jeszcze nie fabryka. Myślę, że na naszym rynku możemy to porównać do noży zapas. Czy zapas? Zapas? Czy zapas? Napiszcie w komentarzu, czy daje się tam pauzę, czy nie. W ogóle przyjechałem do takiego fajnego miejsca, jest to miejscowość Pasieki. Zatopiona kopalnia Bibiela. Bardzo lubię to miejsce, bardzo urokliwe. Warto tutaj sobie przyjechać, jeżeli będziecie w okolicy na przykład Pyrzowic lotniska, czy w ogóle gdzieś w województwie śląskim będziecie tutaj przejeżdżać. Na przykład między Katowicami a Częstochową można jechać niegłówną trasą i sobie wpaść tutaj na spacer. No w tym roku tu jeszcze nie byłem, byłem tu ostatniego dnia grudnia. Bardzo fajne miejsce, tak żeby wpaść. Ja dzisiaj zjadłem kabanosa, napiłem się wody, ale właśnie żeby wypić jakąś kawkę, pobujać się na hamaku, a w nocy miejsce też ma swój urok. Tutaj te wszystkie ruiny i ten las robią taki fajny klimat, idealne miejsce na schadzkę. Wiem co mówię. Przejdźmy do noża. Ja w ogóle Wam zrobię jakieś przebitki, ale oczywiście nie pamiętam wszystkich tych danych technicznych. Macie pod spodem link, możecie sobie kliknąć. Stal D2 hartowana na 60-61 HRC, okładziny z mikarty. Pochwa z materiału ABS plastik, czyli to nie jest Kydex czy Kydex. I jest mikrofaza wykonana na tym nożu. No tutaj producent pisze różne rzeczy, możecie sobie to przeczytać. Świetny nóż oczywiście, nie? Jak u każdego producenta. Z takich ważnych rzeczy długość ostrza 10 cm, długość całkowita 218, waga 175 g. Spokojnie, nie będę się rozbierał, tylko wyciągnę sobie pochewkę. ABS i Techlock. Tutaj w tym Techlocku są dwie. Mnie się przydaje jedna taka. Możemy dostosować go do swojego paska. On przychodzi o 90 stopni obrócony. Ja sobie go postanowiłem montować w ten sposób na pasie. Bo tak po prostu lubię. Zresztą przez ostatni czas nosiłem pałkę teleskopową w ten sposób. Jestem przyzwyczajony do tego noszenia i stwierdziłem, że jest to dobry pomysł. Sama pochwa. O, siedzi mocno i faktycznie no da się go wyciągnąć. Siedzi porządnie. Wykonanie, spasowanie całkiem ok. Okej. Pyk. Widać mnie. Grubość ostrza to jest 3 mm. I teraz tak. W ogóle fajnie się złożyło, że firma ukraińska, czy manufaktura ukraińska zgłosiła się do mnie, bo ja generalnie nie mam noża tego typu, czyli małego obozowca. Mam tego dużego customa od Graby. Mam jeszcze jakieś tam mory, inne rzeczy. Takiego noża nie miałem. I generalnie mam jakieś tam braki w sprzęcie, powiedzmy typu czy rodzaju jakichś rzeczy. I ostatnio jak nagrywałem o nożu z Action, to właśnie mówiłem o nożu tego typu, czyli takiego survivalowego, który jest specjalnie zrobiony do tego, żeby go traktować, że tak powiem, niedelikatnie. I to na pewno jest taki nóż. Przynajmniej ma takie zacięcie. Jak ja widzę noże, które są hartowane tak 60, powyżej 60, to mam dwie obawy, że nóż mi pęknie i drugą moją obawą jest to, że będzie się go ciężko ostrzyć. One, te noże, długo trzymają ostrość, ale niestety później na ostrzenie ich jest ciężkie, potrzeba jakiegoś tam diamentu, czegoś i wymaga czasu, cierpliwości i godności osobistej. W każdym razie ja sobie ten nóż będę testował. Dzisiaj już tam go parę razy pyknę, zaraz Wam coś pokażę. Będę sobie go nosił i no miesiąc, może dwa. Przy jakichś okazjach, gdy będę miał kamerę, będę coś noża używał.
ostatnio mało bywałem w lesie, więc też dzięki temu będę miał okazję, żeby w tym lesie pobywać trochę. Będę nawet miał motywację, żeby przyjechać i coś tam porobić, pobatonować, postrugać patyki, zapalić jakieś ognisko, bo ostatnio mało tego było. Albo były góry, zresztą widzieliście na kanale, albo były góry, albo był urbex, albo jakaś inna apokalipsa, lasu było mało, teraz sobie tu siadłem, zjadłem kabanosa, w ogóle też takie fajne miejsce, związane z nim są fajne wspomnienia i no brakowało mi tego lasu, tak żeby siąść, posiedzieć właśnie, dlatego też zdecydowałem się wziąć ten nóż do recenzji, a to zawsze jest ciężkie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wy oczekujecie mojej jakiejś szczerej opinii, więc muszę ten nóż przetestować, muszę wykonać jakąś pracę. A po drugie, osoba czy firma, która mi wysyła takie coś, też oczekuje, że w jakimś tam sensownym czasie przedstawię tą recenzję, będzie jakiś film na moim kanale. No tutaj będą dwa filmy. Dzisiaj jest taki prezentacyjny, gdzieś tam sobie go zobaczymy. No w ręce leży mi fajnie, podoba mi się. Zresztą możecie sobie przejrzeć całą ofertę tych noży. Ja akurat wybrałem ten z tych względów, które mówiłem, że nie miałem z Teklokiem, z jakimś tam Kydexem, to akurat nie jest Kydex, w Mikarcie właśnie takiego obozowca w tej chwili nie posiadam. Te co jakieś noże, które miałem, to po prostu przy przeprowadzce czy gdzieś tam potrzebowałem pieniędzy, bo sytuacja moja materialna była taka sobie po tej wyprowadzce, więc musiałem też sprzedać trochę rzeczy, pozbyć się i no i stwierdziłem, że niepotrzebne mi jest tyle noży i tak naprawdę nie jest mi potrzebne, ale fajnie będzie mieć znowu nóż tego typu, pobawić się, wyjść do lasu, nakręcić jakiś film o nożu. Dawno filmu o nożu, nie licząc tego z Action, nie było, ale to był taki wyjątkowy przypadek. Fajny nożyk. Weźmy to, gdzieś stuknijmy w jakiś konar, wbijmy go gdzieś, zobaczmy. Samo w ogóle wykonanie, fajny jimping, dobrze mi leży w ręce, 10 cm jak na takiego obozowca. Fajnie, równo wyprowadzona krawędź. Nie ma się tu do czego przyczepić. Zobaczmy, jak działa. Struga jest struga. Wszystko próchno. No nic się z nim nie dzieje. Pierwsze wrażenie spoko. W ogóle przyjechałem tu i teraz sobie uświadomiłem, że w zasadzie nie ma tu takiego świeżego drewna, na którym mógłbym się pobawić. Wszystko jest jakieś takie strasznie spróchniałe. Tutaj tylko ten jeden konar był, więc jakichś takich większych testów raczej nie zrobię. Chyba, że na powrocie jeszcze coś znajdę, to dogram. Próchno. W każdym razie napiszcie na przykład jaki test, tylko ja tego noża nie chcę skatować tak, żeby go zniszczyć, bo każdy nóż może być pęknięty, czy jakieś batonowanie, nie chcę też nim ciąć gwoździ i tak dalej, chociaż test cięcia gwoździa mógłby być dobry, bo mógłby coś tam pokazać. Nie wiem, napiszcie jak myślicie, ja też się zastanowię jak ten nóż przetestować, też będę go używał i no po prostu wyrażę swoją opinię, jak mi się go używało. Jak na razie leży mi fajnie w ręce, fajny, sprytny nóż. Myślę, że można dużo nim zrobić. Jeżeli dotarliście do końca tego krótkiego filmu, to w środę będzie film nie z gór i będzie nieco dłuższy i taki preperski, więc zapraszam. Jeżeli podoba Wam się oczywiście film, czy tam moja działalność, zostawcie łapkę, taktyczne komentarze, kropki, co tam w ogóle chcecie zostawić. Ten kanał można wspierać. Oczywiście są naszywki i są koszulki w sklepie Tiger Woods z moim logo i są kubki i koszulki, które sam zaprojektowałem.
takie oto bransoletki, jak tutaj mamy miedzianą, też wykonuję. Jeżeli chcecie, to piszcie na maila postapokaliptycznie@gmail.com. Jeżeli dotarliście do końca, oprócz tego zapalniczki też cały czas jeszcze mogę wykonać w wolnej chwili, więc możemy się dogadać, też z łusek oczywiście. Jeżeli dotarliście do końca tego w sumie przykrótkiego filmu o pierwszym kontakcie z tym oto nożem, zostawcie hashtag Morden. Widzimy się już w środę w dłuższym materiale, 25 minut prawie. Ja idę sobie jeszcze tutaj pospacerować, może wrzucę Wam jakieś przebitki z tego miejsca, bo tak jak mówię, jest naprawdę urokliwe i bardzo je lubię. Ruszcie się sprzed telefonów, monitorów, idźcie w teren, idźcie do lasu, idźcie w góry, bo warto ruszyć tyłek i zadbać o siebie. Do zobaczenia na szlaku.